Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie. Z poprzedniego filmu zostało mi 9 koła. Powiedziałem, że no trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Dlatego odpuściłem już granie, żeby właśnie na dzisiejszy film te 9 koła sobie, że tak powiem, zostawić i zainwestować na tym filmie w skrzyneczki oczywiście na Case Hugu. Witam bardzo serdecznie. Przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz. No i oczywiście, jako są pełnoletnim jesteś, no to użyj kodu Croxy na Case Hugu. Logujesz się z linku subskrybuj, będziesz klikał oczywiście magiczny zielony plusik. No i dajmy na to, jakbyście sobie blikiem załadować, no to tutaj wpisujesz kodzik Croxy przez 2x, który daje ci dwie skrzynki na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty. A my lecimy z tą bitwą. 2700 zł, bot poker na pierwszy ogień. Również tutaj skrzyneczka Sigma. Sigma coś tam, nie jestem w stanie przeczytać, bo nazwa tutaj nie jest rozwinięta. Mamy co, no zaczynamy klasycznie, że tak powiem, tutaj bardzo słabo. Emeczkom i ten famasem z 10 zł, no to nie jest zaczęcie, którego oczekiwaliśmy. No jest po AWP-ce teraz, no to są te same stany. A mój przeciwnik taką AWP już zdobył i do tego zdobył nawet kosę. Te skrzynki za 260, więc no tutaj, no naprawdę słabo. Bardzo słabo nawet skiny nasze, no to jeszcze kolejne MK Golden Koi. No to jest deklasacja, stary, to jest 1000 złotych przewagi w tym momencie u bota pokera. No jeżeli tutaj Dr. Hack czegoś nie zapoda, jakiejś kosy mocnej, no to no nie widzę po prostu tej bitwy, tak, i przyszłości naszej w tej bitwie, więc zobaczmy. No liczymy oczywiście, no do końca, że tak powiem, wierzymy, tak, no to, że tak powiem, wiara to podstawa. Nadzieja umiera ostatnia i inne takie populizmy. Ale no właśnie, no to niestety, no 900 złotych straty, tu się nic nie zmieni. Crazy Pizza, wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko, żeby ta skrzynka nam taki profit zafundowała. No tym bardziej, że no zobacz, to nie jest to po prostu, tak? To nie jest to. Kałaszek za ile? 81 złotych i ostatnia skrzynka w tym momencie. Zobaczmy, czym nas tutaj pożegna. No pożegna nas znowu tutaj takim kałaszkiem. No mój przeciwnik, no prawie 4 koła wygrał, zostało nam 6500, więc ja bym sobie tutaj zakręcił skrzynką Incendiary, tylko no właśnie, ile ona kosztuje na trybie Joker? 1000 zł, okej, myślę, że mogę sobie jedną taką skrzyneczką zakręcić, żeby tryb normalny, no i zobaczmy, co tam tutaj się kryje w tej skrzyni. No jeżeli to jest Blaze, no to jest Blaze, stary, no to jest fantastyczny profit wtedy. Spróbujmy jeszcze raz tą skrzyneczkę i co tym razem? No tym razem chyba ciut gorzej będzie. No dużo tutaj tych skinów jest, które faktycznie dają nam profit, więc może sobie spróbujmy sobie 5 na raz takich otworzyć. No i zobaczmy, co się kryje w tej skrzyni. Czy jest tu chociaż jedna kosa? Jest rękawiczka. Znaczy są rękawiczki. Pierdolę. 7 koła, jest to profit, okej. 3 koła MK Fosfor. Więc bardzo ładnie, spróbujmy jeszcze raz. No tutaj może uda nam się trochę wyfarmić na tej skrzyni, jeżeli faktycznie tak ładnie oddaje, no ale właśnie, no chyba już się zakończyło ładne oddawanie, bo jest to duży minus. Zobaczmy kolejne. O! 9 koła, no i o to chodziło. 10 w tym momencie na naszym balansie, no nawet 11, to więc spróbujmy jeszcze raz. Ostatni raz, skrzynia Incendiary, jest flip knife. No jest to profit, tak? Więc nie będę oczywiście narzekał. No z takim profitem możemy iść jeszcze na skrzynkę Tom. Ona kosztuje 40 zł, stary, ale na trybie Joker, no jest ona tak potężna, że no, naprawdę muszę ją chociaż raz otworzyć. Zobaczmy, czy będzie dziewiątka? Nie mam dziewiątki. Okej, okay, no jestem w szoku. No ale już się wszystko naprawiło, tak? Mamy dziewiątkę. No naprawdę na tym trybie Joker strasznie często ona leci. Strasznie często. No wow, po prostu wow. No to jest ze 4 dychy. Ja wiem, że ona kosztuje 500 zł na trybie Joker, no ale to jest dalej kosa za 5 koła, nie? No dobra, chodźmy na case battle, no jakoś mamy 13 ponad koła weku. No to zakręćmy sobie skrzynią Nitra, pałci. Wrzucamy sobie 4 takie, do tego dorzucamy case Hogan, czy ja chcę bitwę z 10 koła robić? No chcę, no oczywiście, że chcę, zobaczmy. Czy Nitro coś tutaj nam ciekawego zaproponuje, bo dał na sumie, no nic ciekawego. No i takiego, wiesz, takiego mega wow, ta skrzynka mi nie dała, no jest flip knife. No bardzo fajny nożyk, jest to 1000 zł na plus, więc nie będę narzekał. Jest na wajka, no jest to 1000 zł na minus teraz, więc teraz mogę narzekać troszkę. Dwie skrzynki Nitra jeszcze przed nami. No powiem tak, no jeżeli tak dalej pójdzie,
No to ciężko to widzę, ale no na szczęście tutaj no spadają, znaczy no to jest minus i tak duży, nie? Więc zobaczmy jak będzie dalej, koszt bitwy łączny to jest 10 koła. No i Casehawk tak przeciętnie dosyć, no jest to profit, ale... Czy aż tak satysfakcjonujący? No tego bym nie powiedział. Więc stworzyłbym sobie bitwę lagą jeszcze raz. Tylko trochę Uno Reverse i wrzucamy 4 skrzynki Casehawk i jedną nitra tym razem. Ej, a czasem nie było 3 nitra wtedy? No w sumie nie wiem. Ale jak już 4 wrzuciłem Casehawk, to niech będą, więc zobaczmy. 3 nitra, pierwsza tutaj leci jako jedyna, no i zobaczmy jak tutaj nam się teraz zaprezentuje. No znowu jest flipnet, okej, więc takie zachowawcze, bardzo fantastyczne otwarcie na plus. Znaczy zachowawcze, fantastyczne, tutaj dwa, że tak powiem, no trochę sprzeczne, że tak powiem ten, no ale... W sensie mogło być lepiej, tak? Mogło być lepiej, ale definitywnie nieźle. O, może tak to określmy. Krambi Tiger tu. No to jest fantastyczne otwarcie. Zacznij Casehawk, bo jest to nóż za 6 koła. Oje, meczka, 5 koła. Dziękuję bardzo serdecznie. 23 tysiące. No i czymś takim mogę zakończyć oglądanie. Znaczy, ty możesz zakończyć oglądanie, tak? A ja kończę odcinek i widzimy się jutro. Siema.